Ksiądz Jan Walkusz, historyk, teolog, poeta. Profesor nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła. Przez większość zawodowego życia związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie był m.in. kierownikiem Katedry Historii Kościoła XIX i XX wieku i dyrektorem Instytutu Historii Kościoła oraz Wyższym Seminarium Duchownym w Berlinie. Od niedawna na emeryturze. Członek licznych stowarzyszeń i towarzystw, w tym m.in. Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Towarzystwa Naukowego KUL, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Kaszubskiego czy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zadebiutował w 1977 roku cyklem wierszy w periodyku Pomerania. Natomiast pierwszy tomik pod tytułem Kainta Nödzeje, Rąbek Nadziei, opublikował w Gdańsku w roku 1981. W swoim 45-letnim dorobku literackim posiada niezliczoną liczbę piosenek, pieśni, esejów, artykułów, rozpraw, monografii i recenzji. Opublikował ponad 30 książek autorskich. Wielu kolejnych był redaktorem lub współredaktorem. W ubiegłym roku powiększył swój dorobek literacki o zbiór kaszubskojęzycznych kazań Wiertle Błezigłewitu.